No, witam serdecznie. Jak byliśmy małymi glutami, to każdy z nas zbierał jakieś pierdoły z chipsów czy rogalików. Kapsle, naklejki, karty albo pieniądze. Moje ulubione. Było jednak kilka takich rzeczy, które wybijały się na tle reszty i właśnie dzisiaj przedstawię wam kilka takich kreskówkowych fantów, które każdy z nas zbierał. Ale zanim do tego przejdę, to chcę wam polecić grę. Cardspell. Jest to gierka typu hack and slash osadzona w kolorowym i barwnym świecie w stylu anime. Na początku gra zadaje nam pytania z dwiema opcjami do wyboru. Wybranie jednej z nich nada pewien charakter czy też głębię naszej postaci, którą później tworzymy. Żeby było ciekawiej, to stworzyłem sobie w bardzo interesującym kreatorze postaci kompletnie przypadkową postać o kompletnie przypadkowym wyglądzie i z kompletnie przypadkowym imieniem i wyruszyłem w przygodę. Grafika jest naprawdę spoko, a cutscenki wyglądają milusio. Można się poczuć, jakby się oglądało jakieś fajne anime. Jednym z ciekawszych aspektów gry jest to, że w grę gra dużo Polaków. Naprawdę, pierwsze osoby, jakie spotkałem w grze, to właśnie Polacy, więc chwilkę sobie z nimi pogadałem. Co do walk, to są one naprawdę fajne. Możemy swobodnie się poruszać i wykonywać rozmaite kombosy jednocześnie, czy też używać specjalnych skilli. Po ubiciu naszych wrogów mamy szansę na znalezienie jakichś itemków albo strojów. Gra posiada oczywiście też rozbudowany system PvP. Ale czy ta gra ma Robina? A ma Fuzjona? No to zapraszam. Link macie w opisie, a teraz zaczynajmy główny temat. Karty z Cartoon Network z chipsów. Pamiętam, że tymi kartami każdy handlował i grał, ale nikt nie znał oficjalnych zasad. Coś jak Yu-Gi-Oh! Dlatego wymyśliliśmy sobie własną grę. Graliśmy we dwóch, porzucamy karty do góry i jeśli twoja spadnie tyłem do góry, czyli tak, że nie będzie widać postaci na karcie, to ją tracisz. Jeśli będzie odwrotnie, to wygrywasz kartę przeciwnika. Na kartach były oczywiście postacie z Cartoon Network. Każdy miał statystyki jak urok, energia i spryt. Do tej pory nie wiem, co one znaczały. Ale była jedna legendarna karta Chestera, która miała wszystkie statsy na 10. Jeśli ją miałeś, to byłeś królem podwórka. Karty można było zdobywać z chipsów, jak na przykład Lacy, więc im więcej tych kart miałeś, tym grubszy byłeś. Niestety, coś za coś. Naklejki do albumów z Chippy Kao. Mam duszę kolekcjonera, ale nie będę zbierać rzeczy, jeśli nie mam gdzie ich przechowywać. Na szczęście Chippy Kao zawsze do swoich naklejek dawało albumy, więc z zapałem maniaka kupowałem rogaliki, aby tylko skompletować moją kolekcję. I przy okazji najeść się czekoladowym rogalikiem. Mniam. Najbardziej zapamiętałem dwie serie, Króla Szamanów i Naruto. Króla Szamanów bardziej lubiłem i bardziej starałem się pozaklejać cały album, który miał kilka stron i każda była poświęcona osobnej postaci. Naklejki miały swoje numerki, więc wiedziałeś gdzie co wkleić, ale najbardziej denerwowały mnie podwójne naklejki, które były podzielone na dwie części. Było to głupie, bo niby masz naklejkę, a tak naprawdę jeszcze jej nie masz, bo musisz jeszcze wydropić drugą część. To było moje pierwsze płatne DLC. Z Naruto było już mniej zapału, ale zbierałem tylko dlatego, bo w podstawówce była taka dziewczyna, która mi się podobała i zbierała te naklejki z Naruto. Rywalizowałem wtedy z innym kolegą, więc naklejkami chcieliśmy zdobyć jej serce. Czego to się nie robi z miłości. Tazosy z Pokémonów. Chyba najpopularniejsze fanty dzieciństwa. Pokémony znał każdy, nie było ani jednej osoby, która by tego nie kojarzyła, więc każdy zbierał tazosy z chipsów. Były różne wersje i edycje. Najbardziej zapamiętałem tę pierwszą z plastikowymi krążkami i wersjami holo, czyli takimi, które pokazywały wszystkie formy Pokémona na jednym tazosie, w zależności od tego, jak przechylisz tazosa. Potem były jeszcze Metal Tazos trzeciej serii, czyli Hoenn, ale wtedy szał na Pokémony już zaczął zanikać, więc i ja zbierałem metalowe krążki tylko okazyjnie, jak miałem na przykład ochotę na lejsy paprykowe. Takim białym krukiem w tych tazosach był Ash o tęczowym tle. Pamiętam, że kiedyś poszedłem do siostry i zauważyłem jej kolekcję tazosów, których miała multum i co ciekawe, nie była gruba. Ale za to była dziewczyną i dosyć ładną, więc domyślam się skąd tyle miała. Była ode mnie starsza, więc oddała mi wszystkie i tam był też ten tęczowy Ash. Jak tylko wróciłem na podwórko, to byłem bossem. Bo nie dość, że wzbogaciłem się jakieś 200 tazosów, to jeszcze o legendarnego Asha. Dzięki siostra. I ostatnia rzecz, którą pamiętam, to karteczki z Witcha, które wkładało się do specjalnych segregatorów. Jest to jedyna rzecz, którą do tej pory posiadam. Zbierałem je w czasach podstawówki, aby trochę się wkręcić w towarzycho dziewczyn. Witcha oglądał każdy chłopak, ale nie każdy tego przyznawał. Ich strata. Ja skorzystałem i było fajnie. Dziewczyny się w ogóle dziwiły, skąd mam tyle karteczek, bo miałem bardzo dużo segregatorów i zawsze można się było ze mną wymienić, bo miałem prawie każdą kartę. Mój sekret jest prosty i już go znacie. Moja starsza siostra. Przychodziłem do niej często i za zrobienie jakichś głupot, bo wiecie, była starsza, więc nie miała nic do gadania, płaciła mi masą karteczek i byłem bossem podstawówki. Dzięki siostra raz jeszcze. Ale niestety za parę lat każdy podrósł i wszystko kij strzelił i skończyło się karteczkowanie. Napiszcie, co wy zbieraliście za dzieciaka, ile tego mieliście. Ocenię też odpowiednio materiał, a ja się tym razem z wami żegnam, więc dzięki za oglądanie i na razie.